Ruch Palikota w Szczecinie to ciekawy zbiór osobowości. Podczas konferencji prasowej 27 lutego zapowiadano zbliżający się kongres gospodarczy partii. Obecny był poseł Andrzej Piątak oraz pełnomocniczka partii w regionie. Liderzy jednak głos zabierali bardzo rzadko. Mówili głównie organizatorzy kongresu, zapowiadając go jako wielkie wydarzenie, większe niż jesienny ogólnopolski kongres gospodarczy partii. Według oceny władz Ruchu Palikota media w sposób niedostateczny nagłośniły naszą inicjatywę i w związku z tym Zarząd Krajowy podjął decyzję, że kongresy gospodarcze, które przybliżą program gospodarczy Ruchu Palikota, będą odbywały się we wszystkich większych ośrodkach Ruchu Palikota. Ruch Palikota chce działać na korzyść małych przedsiębiorców i biedniejszych obywateli Polski. Jakie są główne postulaty kongresu gospodarczego? Główne tezy, jakie przyświecały temu kongresowi, to było obniżenie podatków dla tych przedsiębiorstw, postanowiono przyspieszyć i uprościć procedury administracyjne oraz część tych procedur w ogóle zlikwidować. Kongres w Szczecinie poprzedziła ankieta przeprowadzona na stronie internetowej Ruchu Palikota. Miała dać ona działaczom obraz na to, co najbardziej niepokoi przedsiębiorców, ale także zwykłych mieszkańców miasta w sferze finansowej i gospodarczej. Zadaliśmy kilka pytań, one były wypadkową takiej burzy mózgów w dyskusji w grupie przygotowującej kongres gospodarczy. Większość pytań jednak była związana z pracą, z miejscami pracy i z tym, czy da się prowadzić małą działalność na terenie Szczecina regionu. Wnioski są niestety smutne. Według Ruchu Palikota Szczecin nie jest miastem przyjaznym przedsiębiorcom, a ludzie coraz częściej boją się o swoją pracę i przyszłość. Rozmawialiśmy z osobami, które prowadziły czy prowadzą działalność. Praktycznie wszyscy mówili o spadku obrotów, że żyją dzięki temu, że prowadzą, owszem, bazy, adresy mają w Szczecinie, natomiast dochody, swoją działalność, że tak powiem, prowadzą poza Szczecinem. Konferencja odbyła się w iście amerykańskim stylu. Każde słowo działaczy tłumaczone było na język migowy. Politycy ruchu unikali odpowiedzi na pytania o to, jak w województwie zachodniopomorskim wdrażana będzie inicjatywa Europa Plus oraz o to, czy Andrzej Piątak wystartuje w wyborach na prezydenta Szczecina, czego nie wykluczył w rozmowie w Radiu Szczecin. Kongres gospodarczy Ruchu Palikota w niedzielę 3 marca w Teatrze Pleciuga. Gośćmi będą Janusz Palikot, Andrzej Rozenek i Robert Kwiatkowski.